Czołem, czołem, kromka z Rosławem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale z Battlefielda 1. Dzisiaj bardzo, bardzo szybki, krótki filmik instruktażowy o tym, jak grać ze znajomymi w Battlefieldzie 1. Wiem, że na pewno jest sporo nowych graczy, właśnie zaczynających swoją przygodę od jedynki, dlatego musicie wiedzieć, że aby w pełni wykorzystać potencjał tego tytułu, należałoby najlepiej grać ze znajomymi. Jeżeli nie macie znajomych, spokojnie, nic się nie stało, na pewno poznacie kogoś na polu bitwy, ale jeżeli już macie paru kolegów, którzy faktycznie chętnie dołączyliby do Was przede wszystkim na serwer, to jest ku temu parę sposobów, aby zrobić to w miarę sprawnie. Po pierwsze, w wyszukiwarce serwerów, czy to jest konsola, czy to jest PC, w momencie, w którym chcecie dołączyć do konkretnego, macie obok niego cyferki. I te cyferki możecie podać koledze, koleżance, komukolwiek i wtedy dołączą do Was na ten sam serwer, jeżeli oczywiście w wyszukiwarce wpiszą te same wartości, na których jesteście Wy. Proste, ale są jeszcze banalniejsze sposoby i zdecydowanie szybsze. Po pierwsze, kiedy jesteście już w menu, wystarczy, że rozwiniecie prawy pasek, który pokaże Wam Waszych znajomych na Originie, bądź też w sieci PlayStation Network, czy też w sieci Xboxowej. To wszystko jest zależne od tego, z jakiej platformy korzystacie. Jeżeli chodzi o PC, to wystarczy wtedy dodać taką osobę do grupy i możecie dodać zdecydowanie więcej niż tylko 4 osoby. I w sytuacji, w której będziecie założycielem tej grupy i dołączycie do któregoś z serwerów, to wasi koledzy otrzymają informację o tym, czy faktycznie chcą dołączyć do was. Wystarczy kliknąć tak i wszyscy znajdziecie się na tym samym serwerze, w tej samej drużynie. I dokładnie sytuacja ma się analogicznie w przypadku PlayStation 4, czy też chociażby Xboxa, z tym, że tam zdecydowanie najlepiej stworzyć sobie po prostu osobną imprezę, bądź też czat głosowy i w momencie, w którym będziecie dołączać do któregoś z serwerów, automatycznie pojawi się adnotacja na PlayStation bądź też na Xboxie, czy chcecie dołączyć do swojego kolegi. Klikacie tak i wszystko śmiga. Jesteście na tym samym serwerze, możecie grać, możecie fragować, przejmować punkty. Co w wypadku, w którym jednak jesteście na tym samym serwerze, ale nie jesteście w tej samej drużynie? No nic bardziej prostszego, tylko stworzyć nową drużynę, mianować kogoś szefem tej drużyny, dowódcą, bądź też wyrzucić, jeśli ktoś wam przeszkadza, albo gracie z kimś, z kim nie chcecie grać, robiąc tym samym miejsce dla swojego kolegi. Także, jak widać, sposobów jest dosyć sporo, a wszystkie tak naprawdę bardzo, ale to bardzo proste. Także zapraszajcie kolegów, zapraszajcie koleżanki, wsiadajcie w czołgi, wsiadajcie w samoloty, grajcie razem, bawcie się i do usłyszenia w następnych materiałach. Pa, pa!